Cześć. Miał być vlog z mojego powrotu do formy, kolejny vlog, z tym razem z kuchni, z gotowaniem. A tutaj rzeczywistość zweryfikowała wszystko i nie było mnie przez tydzień. Już taka przerwa mi się od kilku lat tutaj na kanale nie zdarzyła. Bardzo Wam dziękuję za ciepłe przyjęcie, życzenia zdrowia, szybkiego powrotu do niego i to, że się tak tam przyjęliście i zatroszczyliście. Ze mną już w miarę wszystko ok. I chciałam Wam w takim rozgrzewkowym dziś filmie właśnie troszeczkę opowiedzieć o tym, co mi ta najbardziej popularna chyba w ostatnich latach choroba, nie będę używać nazwy, żeby tutaj nie wpadać w jakieś algorytmy dziwne, co mi dała, ale to nie będzie wbrew pozorom film o mnie, ale mam nadzieję, że taki krótki materiał, który da Wam też trochę pozytywnych, miejmy nadzieję, wniosków. Także zapraszam. Nie chcę się, słuchajcie, skupiać na jakichś kontrowersyjnych tematach, bo myślę, że to, co nam wirus dał, to różnego rodzaju podziały, w których ja od początku jakby nie chciałam i nadal nie chcę brać udziału. I to wykłócanie się, kto jest lepszy, kto gorszy, kto ma rację, teorie spiskowe, niespiskowe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jakby nie temu chciałabym ten czas poświęcić. Tym bardziej, że jeszcze trochę mnie gdzieś tam w gardle drapie, więc nie wiem, ile, jak długo będę mogła mówić, a jeszcze mam dzisiaj konsultację, bo już wróciłam do prowadzenia konsultacji z podopiecznymi. Natomiast to, co u mnie negatywnego się zadziało przede wszystkim, bo nie mówię, że jakoś ciężko tą chorobę przeszłam, bo naprawdę było w porządku, to śmieję się, że podobno wirus uderzy w nasze najsłabsze punkty i nieraz właśnie no, tutaj gdzieś tam nas atakuje, no bo wiadomo, że jest to spadek odporności, więc mi poszło ewidentnie na głowę. I z jednej strony brain fog i to taka, ta właśnie taka mgła mózgowa, o której się mówi, której, jak myślę, większość z Was wie, na keto raczej nie doświadczamy i to jest ta taka jasność umysłu jest jedną z rzeczy, która mnie osobiście mega kręci właśnie w tym stylu życia. No to tutaj nagle po prostu mnie to dotknęło i to myślę, że z jeszcze taką większą mocą, więc rzeczywiście nawet próbowałam się wziąć do pracy od razu przy moim pracoholizmie, ale naprawdę było to bardzo trudne i po prostu sobie odpuściłam. Ale druga rzecz jest taka, że jakby no pewnie wiązało się to też z wieloma rzeczami i tutaj, tak jak mówię, to nie jest film o mnie, więc Wam nie chcę tutaj opowiadać całej historii, ale miałam trochę problemów z małą ostatnio i trochę stresów i naprawdę jak na mnie, gdzie jestem osobą, która raczej stara się, jakby jeżeli jest jakiś problem, to go po prostu na bieżąco rozwiązywać, radzić sobie z tym i nie przejmować się zbytnio, tylko po prostu działać, no to rzeczywiście tego stresu było sporo. Myślę, że tak dużo go nie miałam już naprawdę dawno. Więc pewnie to, te wszystkie rzeczy się nałożyły, łącznie z tym, że rozchorowałam się w sumie tutaj rozchowaliśmy się wtedy, kiedy mojego męża nie było w domu, bo był na wyjeździe na kampie, na obozie Salwa Sport, który organizowaliśmy. Ja byłam w domu z dzieciakami, więc troszkę to wszystko się nałożyło i po prostu chcę Wam, o czym chcę powiedzieć, bo tak do brzegu, o tym, że zaczęłam mieć takie problemy. Ja nigdy nie miałam depresji, tak naprawdę wiem, że bardzo wiele osób, i to też jest coś, co wirus, myślę, dał nam jako społeczeństwu, że dużo osób no, boryka się z różnymi problemami, to ja dzięki temu, co się wydarzyło, mam teraz taką chyba jeszcze lepszą perspektywę i może to dobrze, bo może pomoże mi to lepiej zrozumieć nieraz moich podopiecznych, którzy do mnie trafiają i też z różnymi właśnie problemami takimi mentalnymi się borykają, nieraz z depresją. Nie mówię, że dostałam depresji, bo depresja się rozwija długo i tutaj ja nie mogę sobie nawet sama diagnozy postawić. Natomiast miałam takie ataki lękowe, takie napady lękowe, które przez 3-4 dni trwały po 3-4 godziny w ciągu dnia, ale było to takim podszyte, takim cało, jakby cały czas takim niepokojem, którego ja nigdy wcześniej nie doświadczyłam. I to jest tak, że nie było jakichś zewnętrznych, wiecie, sygnałów, przesłanek do tego,
żebym ja się po prostu jakoś bardzo stresowała, a mimo wszystko jakby to we mnie było. Był taki strach, taki lęk, nieuzasadniony wręcz i było to dla mnie bardzo, bardzo trudne doświadczenie. I dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że to już u mnie minęło, chociaż być może jeszcze gdzieś zgłoszę się i po prostu z psychologiem, z terapeutą przepracuję pewne rzeczy, bo może jest jeszcze coś, jakaś inna przyczyna i powód, dla którego to wyszło po prostu na wierzch podczas mojej choroby, ale rzeczywiście mówi się, że wiele osób przy wirusie doświadcza właśnie takiego spadku, który się później też utrzymuje. U mnie no, w tym momencie wszystko jest w porządku, natomiast te problemy natury psychicznej, psychologicznej mogą się pojawić i wiem o tym, że wiele osób próbuje je negować, czyli twierdzić, że ich nie ma, albo przed innymi osobami z zewnątrz, przed bliskimi, bo się wstydzimy, nie chcemy i tak dalej, albo nawet przed sobą samym. I uważam, i dlatego Wam o tym mówię, co mnie spotkało, bo uważam, że to jest ogromny błąd. I jeżeli mamy jakiś taki alert, jeżeli czujemy, że coś się złego dzieje, to nie powinniśmy tego lekceważyć i powinniśmy jakby dać sobie pomóc, a przynajmniej się tym podzielić. Ja byłam w domu sama z dziećmi, więc też czułam taką odpowiedzialność i tak naprawdę praktycznie wszystkim bliskim mi osobom o tym od razu powiedziałam, że coś takiego niepokojącego się ze mną dzieje i uważam, że to jest bardzo ważne, bo z jednej strony inni wiedzą i jakby mogą nam pomóc zareagować, jeżeli to będzie potrzebne, mogą nas wesprzeć, jeżeli oczywiście potrafią, bo to też różnie bywa. U mnie naprawdę jakby tutaj było to wsparcie. Natomiast z drugiej strony to też mi pomogło, tak? Podzielenie się z tymi trudnościami z innymi, nawet jeżeli oni tego nigdy nie doświadczyli, bo tak jak mówię, ja to sama doświadczałam tego pierwszy raz i jestem po prostu naprawdę jeszcze bardziej współczuję osobom, które mają jakieś problemy, stany lękowe, które mają depresję, bo to jest tak paskudne uczucie, z którym nie jesteś w stanie sobie na poziomie racjonalnym poradzić, że naprawdę, no jest, wiem, jakby wiem, że to jest trudne i naprawdę trzeba szukać pomocy i trzeba działać. Nie, na pewno to, czego nie powinniśmy robić, to chować tego w sobie, zamiatać pod dywan, czy po prostu się tego wstydzić. I to chciałabym przede wszystkim Wam przekazać. Natomiast są, i to pewnie też się wiąże z jakąś niepewnością i z tego typu rzeczami, chociaż teraz już chyba tak trochę tego wirusa oswoiliśmy i się tak bardzo go nie boimy. Natomiast ta niepewność też jest i ja też to widzę, chociażby u nas w biznesie, gdzie prowadzimy biuro podróży Salwa Sport i w zeszłym roku wakacje, w zimie w ogóle się nasz kamp nie odbył, bo nie mógł się odbyć ze względu na obostrzenia, więc też to jakby, myślę, że to wszystko się bardzo mocno łączy i wpływa na to, że wiele osób po prostu zaczyna mieć tego typu problemy. Natomiast przejdźmy teraz do rzeczy pozytywnych, które z tego wyciągnęłam i do tych takich króciutko moich lekcji, bo być może też dawam to w jakiś sposób do myślenia i mam nadzieję, że komuś w czymś może pomogę tymi moimi rozważaniami, bo przez to, że byłam sama z dzieciakami, to nie miałam czasu na pracę, nie miałam możliwości na pracę ani siły, ale mieliśmy ten czas wspólny i właśnie ja jestem zawsze bardzo zabiegana, mam dużo pracy, dużo obowiązków też domowych, trójka dzieci teraz, więc jak nawet dzieci są, no to przychodzą, mamo coś tam, ale ja tu robię obiad, tu sprzątam i ten taki wartościowy czas, kiedy rzeczywiście siadasz i poświęcasz go najbliższym osobom, czy to są dzieci, czy to jest ktoś bliski, czy to jest mąż, partner, jakby jest mega, mega ważne, że po prostu ja rzeczywiście zauważyłam, że mieliśmy czas pograć w gry planszowe, porysować, potańczyć nawet ostatkiem sił w moim wykonaniu przez parę dni, ale że coś się rzeczywiście takiego wartościowego działo i myślę, że i to jest coś, co już na ten moment ze mną zostało i chcę, żeby zostało, żeby mimo tych wszystkich obowiązków mieć czas po prostu dla tych moich najbliższych i też dla siebie, bo ja odkryłam, że mimo tego, że o tym mówię, że tego uczę, tego jakby dbania o swoje zdrowie w takim holistycznym wymiarze, obszernym bardzo, to ja nie potrafię odpoczywać. I to moja natura też jakby mnie do tego skłania, ten taki, jak ja to się śmieję, pracoholizm, z którego wyleczyła mnie rodzina, wyjście za mąż i dzieciaki, bo jednak jakby mam też tę rolę, która pomaga mi zachować ten balans i z tego się bardzo cieszę. Natomiast rzeczywiście jakby mi się wydawało, że ja odpoczywam, ale tak naprawdę ten odpoczynek był zawsze podszyty robieniem czegoś. I to jest coś, z czym wychodzę z tej choroby, z tej przerwy, że chcę mieć też czas dla siebie. Wiem, że za dużo pracuję,
nie jest takie proste ograniczenie tego, jeżeli się prowadzi biznes, a nawet dwa biznesy. Natomiast jakby zdrowie nieodłącznie wiąże się z tym, że musimy o siebie zadbać i mieć taki czas 100% dla siebie. Teraz zaczęłam też właśnie w ostatnim tygodniu kurs, taki bardzo fajny kurs dodatkowy o medytacji, o mindfulness i mimo, że gdzieś tam staram się, aby to mi, te tematy mi towarzyszyły na co dzień, to teraz zgłębiam to bardziej. I naprawdę pamiętajcie o tym, że to jest ważne, żeby umieć odpoczywać. I jak ja sobie usiadłam, co ja takiego robię, żeby odpocząć, to nie do końca potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie. Więc to jest na pewno rzecz, która się u mnie zmieni i zachęcam Was też do tego, żeby sobie zastanowić się na tym, czy rzeczywiście masz czas dla siebie, nawet te 5, 10, 15 minut każdego dnia, bo łatwo się gdzieś tam w tym zatracić. I to jest związane ze zdrowiem. I myślę, że to jeszcze, co na koniec chcę Wam powiedzieć, to właśnie to, że to zdrowie, ta odporność jest mega ważna i wiele osób na samym początku, kiedy jak zaczynaliśmy jakby funkcjonować w tej nowej rzeczywistości trudnej, to zaczynało się właśnie, a może keto, a może coś, muszę podnieść swoją odporność. Natomiast o naszą odporność, o nasze zdrowie dbamy codziennie, dbamy naszymi nawykami. Nie da się tego tak zbudować po prostu w moment, ale myślę, że jest to coś, o czym musimy pamiętać, bo bez tego wszystko inne nie ma sensu, nie jesteśmy w stanie robić innych rzeczy. Więc po prostu fajnie jest usiąść, zastanowić się, być może sobie pewne rzeczy przewartościować. No, także to takie moje myśli. Miało być krótko, więc kończymy. A za tydzień mam już zaplanowane treści, więc naprawdę fajne tematy nam się szykują tutaj na kanale, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dziękuję Wam, dziękuję za Wam za to wsparcie. Naprawdę to było dla mnie bardzo miłe. I jak tylko macie ochotę, to podzielcie się w komentarzach gdzieś tam swoimi doświadczeniami. Proszę tylko bez właśnie jakichś obozów, na gonki, na jedni, na drugich, tylko po prostu jak to wszystko u Was wyglądało, jesteście przed czy po, bo to tak teraz trochę można się podzielić. No i cóż, pozdrawiam Was ciepło, życzę zdrówka i do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję. Cześć!